Boże, nigdy nie spodziewałem się, że nagram tak głupi odcinek. Siemano, witam was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy oglądać moje pierwsze czaty na Instagramie, Messengerze. Jak miałem jakieś 12 lat chyba, więc może być naprawdę mega śmiesznie. Na sam start zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie więcej właśnie takich filmów. Będziemy oglądać czaty z Palionem, z Milgi, z Chipsonem, kurde, z masą osób. I takie pierwsze też czaty, jakie ja rzeczy pisałem, takie różne, nie? Takie śmieszne, takie... to jest cringe. Także subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich filmów jak właśnie ten, a my przechodzimy, moi drodzy, do odcinka. Pierwszym czatem, jakim kiedykolwiek pisałem, to jest czat z jakąś Julią i zobaczmy, o co tutaj chodziło. To może być mega śmieszne, więc po prostu zobaczmy. Okej, lecimy. Nie podoba mi się Monster War 2016 rok. No i co? A raczej dlaczego? Co jest? Jakieś nudnawe, nie ma akcji, lepsze NFS War. To może się taki cringe. Nie wiem, czy lepsze. Grałaś? A ty? Jeszcze gram, super gra, a to się cieszę. Ta rozmowa. To zagraj potem, sorry potem. A grasz w Magic Land? Nie, nie grałem jeszcze. To zagraj, polecam. Oki już włączam. To fajnie, a potem pomożesz mi? Spoko, grasz już? A ile ty masz lat? 11, za niedługo 12. Tak jak ja. Ej, ale zobaczcie, jak ja byłem mały. Ej, 12 lat, już taki świr na Facebooku tutaj gromadził swoje informacje. Ej, fajnie. Jak ci pomóc przez otwarte? Wysłałam ci zapytanie, potwierdź. Ok, jesteś. Gdzie jesteś? To znaczy? Jestem w twoim królestwie. Boże, to jest jakiś czas gry. Ale nie tak na tym liście u góry po prawej stronie pisać jeden naciśnij. Kailist, Kailist. U góry w prawym rogu. Nic nie piszę, to załą grę od nowa. Ok, załadowałem nic nowego. A to nie wiem, dzięki za pomoc, który masz 37 lol. Temu, bo ja mam 6. Elo, hejka, co robisz? Szukam fajnej gry. A to spoko. I tak się zakończył czat. Cringe, Boże Święty, ratujcie mnie przed tym, nie? Kolejny czat, sprawdźmy to. Hej, siema, co tam u ciebie? Dobrze, jesteś w Mikołowie? U babci. Za niedługo FIFA 14. Wiem, ale ja czekam na Battlefield 4. Spoko. Tydzień temu wróciłem z Cypru. I jak było? Paliłem sobie plecy, ale ogólnie było fajnie. Ja taki ziomeczek. Ja jadę za 3 tygodnie. Oglądałeś nowe zdjęcie? Tak. Gdzie? Do Grudka nad Dunajcem. A, to tam, gdzie ja jadę. Muszę kończyć, pa. Ok, cześć, cześć. I mi nie odpisał. Co za chłop? Patrzcie to. Znamy się? Jestem ZSS, ale tak to raczej nie. Am, spoko. ZSS to taka szkoła, do której chodziliśmy. Boże, jaka cringe'owa wymiana wiadomości. Jezus Święty, ile miałem lat wtedy? Jakieś 12? 2014 rok, czekaj, szybko matematyka. 13 lat, 12-13 lat. Jasun, ale byłem mały. No słuchajcie, no błędy się zdarzają, nie? No tutaj, kurczę, nie było zawsze kolorowo, nie? Lecimy dalej. Daniel, przynieś na jutro FIFA 14. Boże, i ta emotka, Jezus Święty. Kiedyś się wysyłało takie rzeczy. Napiszcie w komentarzu, żeby dalej takie coś wysyłacie, bo w sumie to jest ciekawe, nie? Dorian. Hej, znamy się? Cześć, raczej nie, ale znam twoich kolegów NP Jakubowski. To ja nie znam nikogo o takim nazwisku, wiem, że jest taki gość. A ty jaki jesteś rocznik? 201. A ja też. A gdzie chodzisz do gimbazy? W Siemcach. Nyry? Chodziłeś do 8? Bo ja Nyry 1, tak do 8, a ty? Ja też i też do 1 teraz chodzę. Jezus Święty, o co tu chodzi w ogóle? Nie trzeba tych czatów totalnie, widzowie. Grupa jakaś stworzona, fajny pomysł. Co to za gówno? Konwersację zostawimy na prywat, o co tu chodzi w ogóle? Słaba grupa, 2 na 10, dobra, lecę. Krótka piła, wyjaśniona grupa. Po co jakaś grupa w ogóle? Co macie za lekcje? Nie ma mnie w szkole, hach. Nie, też nie, XD. Ej, co jest, kurde, już nie chodziłem do szkoły wtedy? To jest 2015 rok już, ty, to 6 lat temu. 14 lat, to ja już byłem chyba reber wtedy, już do budy nie chodziłem chyba wtedy, no. To jest takie zdjęcie typa, po co mi jego zdjęcie? Kochasz go? Nie. Tak, nie fuj, tak, kochasz, nie, ta, nie. Co to w ogóle powalony czat jest? Ok, jakieś buziaczki. Z której jesteś klasy? Podstawówki oczywiście, 4. Mocne. To już wiem, za duża różnica wiekowa, no. Nie dorosłeś jeszcze na tyle, dorosłam, mhm. Buziak. Jakieś smutne, co jest o tyby mi, ej. Czemu smutasz, bo mnie trolujesz? Pytajnik z tym. Aha, ok, nara. Czemu nara, czemu, dlaczego, nara, czemu? Nieważne, nie lubisz mnie? Kocham. Kurde, jaki zwrot akcji, Boże Święty, mogę mieć dziewczynę w wieku 2014 roku, jak widać, ale kurde, nie pykło, nie wiedziałem, jak to się robi chyba jeszcze wtedy, widzicie, ale ewidentnie wyznanie miłości, pierwsze wyznanie miłości 2014 rok, jak miałem 14 lat. Nie miałem w podstawce, bo minęły te wszystkie bajery, szmery. Kurde, szukam jakiegoś cringe'owego czatu. Toś ty. Ej, dużo było takich wiadomości, że nie wiem, typy was zapraszają, których nawet nie znacie na Facebooku i zapraszają was, to wy się pisze, nie? Ktoś ty albo kto ty. I on, no, nawet mi nie odpisują na takie rzeczy. Trochę słabo z ich strony. Pytanie do Norberta. Disu, mam pytanie odnośnie sklepu internetowego, gdzie można wymieniać punkty ze streama, albowiem od dłuższego czasu widzę, że jest ukończone 80%. Chciałem się zapytać, kiedy będzie ukończony. Z góry dziękuję za odpowiedź. No i Norbert Gierczak nam nie odpisał, no. Co za człowiek, no. Pytałem do Disa 5 lat temu. Napisałabym, czy się znamy, ale napiszę, że byliśmy
byliśmy kiedyś na placu z kimś, kogo nie znam. XD, nie, ja nie z tych. Oki XD, to znamy się? Znam cię od Zbieralskiego. Kto to? To... Boże święty, co za czat. 5 lat temu to było, to ja nie byłem taki mały. Hey brother, how are you? Cześć, oferujemy pożyczki. Boże święty, nigdy w to nie właśnie, to jest zasyp w ogóle. Co to jest? Ile masz chciana, że bogacz? Dużo. Ech, pobijesz mnie? No, like. Smutna buźka. Ej, ty idziesz do jeden gim teraz? Skończone, 5 lat temu to było też. Boże, ale powolone czaty. Jezu, co ja miałem w głowie, że takie rzeczy pisałem? Ej, na pewno też macie coś takiego, że jak pisaliście coś kiedyś 5 lat temu, to macie teraz takie, jaki tuchet. To ja mam właśnie tak teraz, widzowie, kurde, ale wstydzior. Elo, mój kolego, Cyry, przyjacielu, Cristiano Ronaldo, ja. Co XD, wiem co to, bekę se robię z ciebie pajacu, wiem. Nie! Zrestartowało mi wszystko! Nie! Wszystkie czaty. Dobra, to idziemy, patrzę co pisałem na... do Pawła pierwszy raz, do Paliona. Siema Paweł, gramy w overa, halo Paweł. Halo Paweł, kurde. 4.11.2016, 5 lat temu, to Paweł wtedy, że my się znaliśmy z podstawówki, a tu będzie to pokazane. Na co czekasz, XD? No Paweł, ja czekam. No przecież pamiętam ciebie. A, bo my w klasie 1-3 byliśmy, teraz taki fame jesteś. No, Paweł, XD. Jezu, cringe. A, pali widzowie, pali. Tu co jest? Dawaj o 20 na lola, dodam cię z konta. Póki postaram się być, a jak nie, to będę około 20.30. Kiki, jeden z poprawy z fizyki. Lepiej czekać już jutro, ale ja na nią nie idę, bo nie ogarnąłem tego. Pójdę poprawić drugą i dobrze napiszę sprawdzian, o której jest, a wpisałeś się na listę? Boże święta, ale rozmowy ze szkoły są tak cringe'owe. Jezu, zobaczmy w ogóle co na Instagramie pierwszy raz powiem pisałem, bo to też jest ciekawe, myślę. Wspomniał o tobie w swojej relacji, 14 października 2018. Jezus święty, kiedy to było? No my taki lepszy kontakt w sławę mamy właśnie od 2018 chyba w technikum. Serduszko, wspomniał. Fajny sweter, haha, najlepszy. Pominki w relacji. I to chyba tyle, i to tyle ze wspomnień z relacji na takie pierwsze szaty, to wszystko jest chyba. Ale nie ma tego dużo, myślałem, że będzie więcej jakichś takich cringe'owych wiadomości, szczerze, w czasie z Pawłem, ty. Nie ma tego, tutaj są w sumie tylko takie wspomnienia z relacji i to chyba tyle. Lecimy do Szczypcona! O której nagrywamy? Możemy zaraz, ok, zaraz będę. Jakieś komenda na głowę? Nie, dziś pracuję, ten ostatni dzień. Okej. Okay. A, bo ja się pytałem, czy nagrywa po 11. Okej. A z Tostem pierwsza wiadomość na Instagramie? Wspomniał o mnie w swojej relacji. Pamiętam tą relację, to była taka relacja, jak wbił tam 100... Ta, 100. 10 koła subów chyba. I wtedy się wspominaliśmy w relacji nawzajem, bo zaczynał. No my się dopiero wtedy poznaliśmy, to było... 2 lata temu, niecałe. Wspomniała w relacji, bardzo dużo wspomnień i wiadomość o tym śmietniku XDD. No i to w sumie tyle. I szef, i po prostu dzisiaj tyle wiadomości z nim. Nie mam totalnie nic. W sensie wiecie, no mam o wiele teraz nowsze czaty, no ale tam nie mogę pokazać, ale pierwsza wiadomość 20 stycznia 2020, czyli dokładnie 1,5 roku temu. Pierwsza wiadomość z Tostem została wymieniona. Ej, to kurde niedawno, ale ja z Tostem nigdy wcześniej nie gadałem, to bym myślał, że tam ciekawszy Paweł miał rzeczy do pokazania. Dobra, pierwsza wiadomość z Milki, lecimy. Tam był numer telefonu, bo trzeba było Osianą wysłać, bo pierwsza wiadomość w ogóle Osianą pytałem. Posłałem już, ale nie mogłem linkiem, mam aplikację zablokowaną. A widzę, dzięki, spoko. Siema, o której chcesz to nagrać, to urodziny. A, bo my urodziny nie nagrywaliśmy. Hejka, dopiero wstałam, muszę się ogarnąć. Na dziś masz ten film, czy na jutro? Myślę, że około 15 na dziś mam, tylko na jutro potrzebuję, dobra. A dasz radę po 15 nagramy do ciebie i do mnie i mamy cały plan gotowy, jasne. Takie śmieszne wiadomości. A pierwsze co Milki było, proszę bardzo, na Instagramie. Zareagowano na relację, a tu pamiętam, to było... Ona się mnie spytała, pamiętam. Jak miałem, nie wiem... 10 tysięcy subskrypcji? To zadałem pytania na Instagramie, kiedy... Nie, zadajmy pytanie i ona się spytała, kiedy Minecraft. I ja dałem teraz, i że gram w Minecrafta. I zareagowała na to ogniem. Dałem serduszko, fajnie, w sumie spoko, nie? Chyba. Zareagowałem smutną buźką, zareagowałem fajną buźką, zareagowałem i wspomniałem w relacji. A rano, nie chce mi się nagrywać, XDD. Tak mi się dzisiaj na plusa nie chciało. No, true story, no się nie... O, się... Aj, co, nie chcę czasem nagrywać, widzowie. Oj, nie. Boże, ale powiem wam, że myślałem, że będzie o wiele większy cringe z tych wiadomości. Szczerze, to nie mam aż takiego cringe'a, jak teraz to czytam. Jest spoko. XDD. Kurde, ale ze mnie pompę dziś ciśniesz. Haha, to pewnie na story coś da. Nie mam już co robić. Za 20 minut go Discord w takim składzie, jak wczoraj coś pobudujemy. Dobra, tylko gramy w karty XD. Ej, takie spokojne te wiadomości te pierwsze. Szczerze, nie ma tragedii. Myślałem, że szczerze będzie o wiele większy, wiele większa fala cringe'u. Aż tak dużo cringe'u w sumie mnie nie zawiało chyba. Więc w sumie to będzie na tyle w tym odcinku. Widzieliście pierwsze moje wiadomości z wszystkimi członkami Spalionowa i jakimi... W sensie no, tak naprawdę tylko z 3 członkami Spalionowa, ale myślę, że to było dość spoko. Subskrybujcie, kiedy nie czekamy, jeżeli chcecie więcej takich filmów. Stawiacie łapki, widzimy się jutro. Pa, pa, siema!